Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, nie widząc podstaw do zastosowania tego środka. Nie zastosował także jakichkolwiek innych środków nieizolacyjnych, uznając, że to jest podstawa kwestii prokuratora. Wobec tego pan Dawid idzie do domu. Nie wiąź prysiąc. Czy teraz jakieś akcje dalsze? Manifestacje jakieś będą teraz? A są? Nie wiem, ja byłem 3 dni. Ale pan Dawid nie zajmuje się żadnymi manifestacjami. Będzie pan sprzedawał? No może nie. Nie teraz. Niedobre pytanie na to. Na ten czas. Jak pan się czuje po tych wszystkich godzinach spędzonych? Nie było najgorzej, myślałem, że będzie gorzej, się powiedziawszy. Dawid, nie żałuje, że sprzedałeś tak? No, to też pytanie na ten czas. Nie, żaden pełnomocnik i także mój klient nie jest od tego, żeby spekulować, jakie czynności podejmie sąd. Natomiast, jak ja wczoraj mówiłem, ja nie widziałem żadnych podstaw do tego, żeby ten wniosek mógł być uchwalony. Jest jakiś środek zapobiegawczy czy pomógł? Nie, żadnego. Czego dotyczy ten zarzut, który wczoraj... To już jest poza dzisiejszymi wypowiedziami. Coś jeszcze? Dziękujemy bardzo. Gdzie możemy? Jeszcze raz mówię. Dzięki. Czy możemy? Ale to ja od razu mówię, pokaż mi będzie. Tak. Ja już to zadałem. Jakie są? Proszę, 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 pro